Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture, jest komik pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, wiecie co, czasami dostaję takie tu wasze od was komentarze, co są oczywiście i dobre, ale też za bardzo się, że tak powiem, ludzie za bardzo się dręczą. Dręczenie nie jest, słuchajcie, od Pana Boga. Dręczenie, kiedy się dręczy, że coś zrobiłeś, jest też od diabła. Dlaczego? Zobaczcie, ja tak dziękuję Bogu, że dał tą taką ala instytucję, tak to można nazwać, że jest mąż, żona i dziecko. Słuchajcie, wyobraźcie teraz sobie dziecko, które non-stop przychodzi do swojego rodzica i non-stop pokutuje. I non-stop się zadręcza i męczy, i męczy, i męczy, i męczy. Czy myślicie, że taki rodzic na takie coś by patrzył? Nie męczcie się tak, że jak coś zrobicie złego, to teraz po prostu będziecie się męczyć teraz przez całe życie. Zrobiłeś tak, zgrzeszyłeś, ale przyjdź do Pana Boga. Słuchajcie, nie na darmo dzisiaj, w ogóle Bóg mi kazał czytać Zachariasza. I to po prostu, co dzisiaj przeczytałam, pierwsze dwa rozdziały tak nie do końca do mnie przemawiały, bo tam nie do końca było coś takiego, co może jeszcze było w tym momencie dla mnie. Ale trzeci rozdział, po prostu trzeci rozdział jest petarda. Całe pismo jest po prostu cudowne i nawet jak dzisiaj się modliłam o proroków, tych, których Bóg dał, Zachariasza, Jeremiasza, Izajasza i tych wszystkich innych, po prostu modliłam się, dziękowałam, to aż miałam łzy, słuchajcie, w oczach prawie się tam płakałam, tylko dlatego, słuchajcie, dlatego, że to jest takie ważne, że Bóg po prostu do nas mówi przez nich, w Starym Nowym Testamencie i pokazuje, bo to jest aktualne nie tylko na stare czasy, kiedyś było, co było jakby dotyczące Izraela i tam Jerozolimy i tych innych pozostałych osób, ale oczywiście to zwłaszcza do nich, ale tak samo to, słuchajcie, dotyczy nas. Naprawdę. Bóg, poczytajcie sobie Zachariasza 3 rozdział, naprawdę. Ja teraz tego wam nie przeczytam, bo teraz prowadzę, ale jak Bóg po prostu przepięknie to mówi, jak On po prostu, diabeł, i to tam też kolejny fragment pokazuje też na to, że diabeł stoi po prostu przy Bogu i On sobie wyprasza, byś się tak zadręczał, męczył, byś grzeszył, by po prostu te próby Bóg na ciebie, jakby pozwala te próby przechodzić, ale dasz sobie radę, skoro je przechodzisz. Dasz sobie radę i ty masz autorytet, masz moc, by to wszystko przejść. Masz. Więc po prostu od ciebie zależy, co ty z tym zrobisz, więc musisz dać sobie radę, bo te próby są po to, że ty dasz sobie z tym radę. Wiem, że wiele razy w głowie macie takie myśli, że zrób to, zrób to, zrób to, zrób to. Jest to też zniewolenie takie, które diabeł tak samo wysyła ze swoimi tutaj współpracownikami, żeby nas po prostu zniewolić. Ale to są tylko myśli, słuchaj. Od myśli do czynów jest bardzo duży krok, więc jak uruchomisz te myśli i zrobisz naprawdę ten krok, wtedy dopiero będzie grzechem. Te myśli, które masz w głowie, to tylko diabeł ci podsyła, a zrób to, a zrób to, a ty nie musisz tego robić. Po prostu powiesz nie, diable precz, ty musisz powiedzieć to słowami. Diable precz imię Jezusa Chrystusa, że wszelkie myśli złe, które są w mojej głowie, muszą odejść imię Jezusa Chrystusa i nie ma bata, by nie odszedł. Musi odejść. Dlatego Bóg powiedział, aby czytać rano Pismo Święte i wieczorem. Nie jest to jakaś tam taka, że tak powiem, taki mus, nie wiadomo jaki, ale lepiej by było, gdybyś to zrobił, ponieważ zobacz, jeżeli chleb jesz rano i wieczorem, to swoje ciało karmisz. Tak samo duch tego potrzebuje rano i wieczorem i nawet w południe. Więc zacznij karmić swojego ducha, to nie będzie żadnych myśli, nie będzie żadnych złych rzeczy, a diabeł zawsze będzie pod górkę ci robił. On tylko czeka po prostu, żeby tylko widzieć po prostu, że ty upadłeś w tym momencie. Ale ty się nie poddawaj. Nie poddawaj po prostu się i zacznij myśleć pozytywnie. Czasami też, słuchajcie, ludzie mają taką też fałszywą pokorę. Na przykład jestem do niczego. Bóg mnie kocha, ale jestem do niczego. No to jak On Cię kocha, skoro Ty mówisz, że jesteś do niczego? On Cię kocha, to Ci mówi diabeł, że jesteś do niczego. Bóg Cię kocha i mówi, jesteś wspaniały, bo Cię taki stworzyłem. Stworzyłem Cię na swoje podobieństwo. Dałem Ci moc do tego, byś walczył z tym wszystkim i masz już wszystko. Masz wszystko, by to właśnie z tym walczyć, więc nie poddawaj się po prostu i zamiast myśleć takimi rzeczami, zajmij się czymś dla Królestwa Bożego, zajmij się chwaleniem Pana Boga. Wiem, co mówię, ponieważ ja wiele razy tak robię. Kiedy przychodzą takie myśli, od razu działam i nie czekam. Bo ja tylko chcę, byś po prostu był zdołowany, byś był po prostu zdruzgotany i zobacz, że dzięki temu wtedy ty nie działasz dla Bożego Królestwa. I ja mam cały czas pewne myśli w głowie na przykład. I co? I co ja mam zrobić? Modlę się, Boga chwalę i robię dalej swoje po prostu. I te myśli, uwierzcie mi czy nie, te myśli i tak o tym, to są tylko myśli. To ty nad nimi panujesz, masz nad nimi władzę, mówisz, związuję je w imię Jezusa Chrystusa i one muszą naprawdę odejść.
mówisz, modlisz się, Panie Boże, proszę Cię, zwiąż te myśli w imię Jezusa Chrystusa. A co jest jeszcze najlepsze? W tym trzecim rozdziale, co mówi Zachariasz, tam było o oczyszczeniu Judy, że miał brudne szaty. I tak czytam o tym Judzie, jak on miał brudne, Jozue, sorry, miał brudne szaty. Przecież on był czysty, skoro był po prostu przed Panem Bogiem, tak? Tam był tym takim, no zaraz po Mojżeszu, więc był bardzo blisko Pana Boga tak samo też, skoro był następcą Mojżesza. Więc słuchajcie, jak on musiał być bardzo czysty, a mimo wszystko pokazuje ta historia, że miał szaty brudne. Ale mimo wszystko Bóg po prostu te szaty, w tym fragmencie mówi, daj mu nowe szaty. I Bóg dał mu nowe szaty, a diabeł dalej stał przy tym tronie Boga po prawej stronie i dalej po prostu go tam, że tak powiem, oskarża tego Jozuego. I oczywiście też to jest symbol, oczywiście wiadomo o Jezusie tam też oczywiście mowa, że to Jezus oczywiście był takim tą osobą, która wzięła te wszystkie nasze winy na siebie. I wtedy on oczyścił, bo był arcykapłanem i tak dalej, tak dalej. Więc nie poddawaj się, bądź Pana Boga blisko, czytaj Słowo Boże i rób po prostu coś, bo zawsze jest tak, że diabeł daje myśli tylko wtedy, kiedy nic nie robisz. Kiedy siedzisz, leżysz i tylko nad sobą się, no już tak trochę ostro powiem, znęcasz i po prostu jestem do bani, do niczego i to wszystko. Nie ma tak. Rób, działaj, wstawaj, nie leż, nie siedź, coś po prostu rób. Módl się, Bóg Ci da. Co masz robić? Bóg Ci pokaże. Jest tyle osób wokół Ciebie, które potrzebują pomocy. Jeżeli Ty potrzebujesz pomocy, to też się tak samo zgłoś. Nawet do jakiegoś psychologa, skoro nie potrafisz sobie sam poradzić. Chociaż psycholog, nie wiem, czy to on aż tak bardzo Ci pomoże. Po prostu, bo wiem, że ci psycholodzy to tak trochę myślą po światowemu bardziej niż po Bożemu. Więc ja wiem, że tylko najgłówniejszym psychologiem jest Bóg. I On Ci może to wszystko naprawdę, słuchaj, pomóc. Naprawdę. Więc zbliż się do Niego, a On się zbliży do Ciebie. I Ci pomoże w każdej sytuacji. Jeżeli teraz nie potrafisz tego zrobić sam, to teraz ta sama ja się Ci pomodlę. Połóż sobie swoje ręce na swoje serce, na swój umysł, tam, gdzie to zawsze się ogólnie wszędzie zaczyna i po prostu módl się ze mną, bądź po prostu posłuchaj. Panie Boże, ja Ci oddaję chwałę i cześć i proszę Cię, Panie, abyś teraz dotknął, Panie, aby ten człowiek, który teraz to słucha, kobieta czy mężczyzna, po prostu mógł zostać uwolniony teraz w imię Jezusa Chrystusa z wszelkich natręctw, które są w jego myśli, w jego sercu, że po prostu grzeszy i robi dalej to samo, myśli o sobie źle. Proszę Cię, Panie Boże, abyś Ty to teraz zabrał w imię Jezusa Chrystusa. Oddaję Ci, Panie Boże, chwały i cześć. Oddaję Ci, Panie Boże, chwały i cześć, abyś Ty po prostu dotykał, Panie, prowadził. Teraz to oczywiście też się modlę na językach. Jak wiecie, języki są od Pana Boga i naprawdę tylko wtedy diabeł tego nie wie, co, o czym mówimy do Pana Boga, a tylko Bóg po prostu Duch Święty, który jest w nas. I wtedy naprawdę ta modlitwa, naprawdę zauważyłam, działa. Przynajmniej u mnie, jak ja się modlę zawsze o uzdrowienie ludzi, czy tam cokolwiek innego. I też nawet ostatnio modliłam to się po prostu na nabożeństwie o chłopaka, któremu tłumaczyłam całe kazanie, jak mówiłam wam wcześniej. I po prostu przestała go boleć głowa. Także Bóg naprawdę działa i to robi w swoim czasie i kiedy chce. Ja tylko jestem poddana temu i bądźcie też poddani temu. Także to by było, słuchajcie, na tyle. Nie poddawajmy się i bądźmy naprawdę blisko Pana Boga. On chce nas zniszczyć, tym bardziej jeszcze teraz coraz bardziej. Naprawdę, uwierzcie mi. Coraz bardziej. Także do usłyszenia i widzimy się w kolejnym filmiku. Z Bogiem. Dziecko, pamiętajcie, przychodzi do rodzica, nie cały czas nie pokutuje, tak nie wiadomo jak. Po prostu przeprosiło i starczy. I robi dalej inne rzeczy. Normalne.